No to lecimy. W górnym prawym rogu Max Pax, oczywiście Duńczyk, Sidestorm Gaming, Max C. No i na Maxa gra Piotr Walukiewicz, czyli Soul, dawniej Soul, teraz Spirit, KZ Gaming. Dla Polaka duża szansa, żeby po pokonaniu Reynora jeszcze bardziej się tutaj pokazać, jeszcze bardziej się tym samym też wysilić. I kto wie, jeżeli wygrał już z Reynorem, wygra z Max Paxem, potem potencjalnie Serral albo Showtime. No i wtedy, jeżeli pokona Fina albo Niemca, no i tego oczywiście Duńczyka też, to awansuje do finału, znaczy do finału, do turnieju King of Battles dopiero. No to nie jest łatwa sprawa, ten event. Skoro w kwalifikacjach mamy dosłownie, no, Clem, Lambo, Hero, Marine, Laser, Serral, Showtime, Soul, Max Pax. To jest ćwierćfinał. To jest elita, panie. Masa znakomitych zawodników. Świetnie, że taki turniej się odbywa. A, 1300%, dobra. Myślałem, że 13 tysięcy. Jezu, nią. 13 000% to... Przecież to... BMH by tutaj... W złotym szlafroku co najmniej oglądał transmisję. Ale to i tak jest mega wynik, 1300%. No dobra, początek rozgrywki standardowy na razie. Polak jednak zaczyna nie od Reapera, a od Marina, ale to też jest jeden ze standardów. No i za chwilę pewnie reaktor, mamy fabrykę, chyba że nie będzie reaktora. Ale teraz ma już 50 gazu, dobra, po staremu. A, idziemy chyba sprawdzoną taktyką. Znamy te buildy. O ile to będzie właśnie Helion Dropa, może jakaś inna Cloak Banshee. Ten sam żart od 4 lat. Nie wolno. Wolno krzyczeć, nie wolno gryźć. O mój Boże. Dobra, zgodnie z oczekiwaniami mamy proxy Starporta, natomiast mamy trochę też inną taktykę niż się zapowiadało, mianowicie raz Helion, dwa, że jednak mina, jakieś mariny. No coś ciekawego konstruuje Spirit, takie do końca nie wiadomo co to jest i na tym też polega trudność rozgrywki. A może jednak te Cloak Banshee będą, a może Helion Drop, a może Widowmine Drop, a może jeszcze Armory. Już można zliczyć od tej różnorodności. Później na streamie wynosi 120 sekund, żeby zawodnicy nie podejrzeli przypadkiem, co się tutaj dzieje w rozgrywce. Cień Adeptki ponownie patrzy, czy aby na pewno reaktor jest przy koszarach, czy może nie była tutaj jakaś roszada. Kurczę. Może to się uda z tymi niewidzialnymi jednostkami, bo zauważmy, że teraz się kończy robo. No niby się kończy, ale... Może będzie jeszcze najpierw Warpism, a dopiero potem jakiś ewentualny ten obserwator. No dokładnie. No, to stwarza naprawdę fajną okazję, bo jeżeli Max Pax wyjdzie na mapę, no to już nic, tylko wlatywać i męczyć probki. To może dać bardzo duże prowadzenie Polakowi, no ale może też być jednak odkryty jego zamiar i wtedy ciężko. Oho, a nie, dobra. Już myślałem, że jakieś dłuższe przycięcie. No dobra, Blink jest co prawda gotowy. Te mariny były troszeczkę zagrożone, ale Polak się chowa do bunkra. No tylko, że ten jeden Siege Tank, ja nie wiem, czy on ma szansę powalczyć. Aha, Max Pax i tak rozdziela swoje jednostki. Dobra, Banshee. Dalej wrotki gadżeta. Widzę, że tutaj nawet reaktor powstanie, jeszcze CV patroluje.
Dobra, tu się obronił bezbłędnie Polak. No i teraz najlepsze. Najważniejsze. Obserwator jest troszeczkę nawet oddalony. No musi z odwagą to zrobić teraz naprawdę Spirit. Ciekawe, czy zauważył już tego obserwatora, bo widać taką pewną smugę na ekranie. Dobrze, dobrze, widzi, odlatuje. Naprawdę sensowny był to wlot. Jeszcze jedna probka i jeszcze jedna... Ej, dobrze! Dawaj, 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 dawaj. Trzeba kuć póki gorące. 15, no to jest znakomity wynik. Bardzo, bardzo dobry. Tu też nie ma baterii, no ale nie chcę ryzykować teraz. Chcę mieć takie widmo ataku nad rywalem, bym powiedział, no bo jedna Banshee za dużo nie zrobi, ale może coś zrobić, może jeszcze wlecieć, a gdyby jej zupełnie nie było, no to nie musi trzymać jednostek w bazie Protoss. Także piękna sprawa, oby tak dalej. A może zobaczymy Spirita w meczu o awans, bo to jeszcze będzie następne spotkanie, tylko trzeba pokonać Max Paxa, bardzo trudny rywal. A teraz w ogóle z tego Proxy Starporta jeszcze dolatują Mediwaki, o źle jakby zostały przechwycone, jeszcze nie ma Steampaka. Niestety jeden Mediwak jest mocno zagrożony, chyba złapie go Max Pax. Nie, jednak nie. Doskonale. Okej, okay, jest Steampak ukończony. Nie ma jeszcze Combat Shielda, nie ma plus jeden. Jedna SCV mnie jakoś nie wiem czemu bawi. Panowie, ja tu mam gaz, tylko musicie w to szczelić, ale najpierw ja to położę. To się uda, co się ma nie udać. I ktoś tak dla testu tylko. Jak w filmie, nic śmiesznego. Na określony znak sygnał. Nie no, dobra. I gdzie to jest ta SCV? Aha, ona została przy Szykselnadze. No, cóż. No nie poszło, jak ją zniosło. Można by z tego jakiegoś klipa zrobić. Dobra, Spirit. Teraz zbierzmy się do jakiegoś sensownego podejścia. Ile tych probek? 20 łącznie. Piękny początek, piękne rozwinięcie. Jest przewaga Polaka. Ale trzeba zrobić coś następnego. Trochę niebezpieczne, bo już widzę kontrę lewą stroną. Na szczęście bunkier powoli też się kończy, tylko że no on nie zdąży przed zlotami. I do tego będzie jeszcze tutaj Warpism. No, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Jakąś rundkę dookoła minerałów może zrobi chociaż Soul. O nie, 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 no to nie, no to jest jakiś skandal. No dobra, może od przodu, chociaż atak się w miarę powiedzie. Max Pax się słusznie wycofuje, zloty dalej atakują SCV. 12, 13, no nie, no za dużo stracił. Mam wrażenie, troszkę zlekceważył rywala. No i tutaj niby fajnie miny eksplodowały, ale nie fajnie. No najgorzej, no. Takich kilka losowych zlotów. Nie wiem, jak to Max Pax robi za każdym razem, że tak mu się to ładnie udaje. 20 SCV dojechanych. Gdyby te mariny zatrzymały chociaż Prisma, gdyby wyciągnął SCV z powrotem do siebie bezpiecznie. I tutaj widzę, że ta Banshee została też chyba rozbita. Pesant minowy zobaczył Warp Prisma. Niestety Stalkery chyba złapią Mediwaka, mam wrażenie. Powinien się zawrócić tym atakiem swoją drogą, no przecież wiadomo, że Protoss raczej zareaguje. No dobra, tu się jako tako obronił, ale z tej strony znowu mocne podejście Protossa, no i tak... I może byśmy chcieli, to... Niestety nic świetnego się tu chyba nie zdarzy. Max Pax już opracował Storma. Tutaj jeszcze nie ma żadnych High Templarów, ale na pewno jakieś powoli będzie przywoływać. No i niestety również mamy Kanona. No nie ma perspektyw.
5-6 probek zniszczonych, za 12 CV, cały czas wydobycie, no i nawet lepsze dla Sola, bo zrzucił te muły, ale... Hej, w sumie... No musiałby naprawdę świetną bitwę stoczyć. I przede wszystkim zatrzymać czwartą bazę Max Paxa. Tutaj te wszystkie budynki też zostały wyczyszczone. Polak nawet nie ma kolejnego starporta na ten moment. To co ma w powietrzu, no to już musimy wystarczyć. 5 medivaków i Viking. Z tej strony też sporo zlotów. No i zaczyna się stormowanie na ekranie. Może mina rozwali War Prisma? Nie. Uderzyła w zlotów. Tutaj kolejny kontratak Max Paxa. To są takie w teorii proste rzeczy, które on non-stop wykonuje. Aż się dziwię, że te rani nie zostawiają właśnie czegoś do obrony. Kolejna zacna eksplozja miny. Zastormował Max Pax, przy okazji sobie Stalkera wyłączył. Dobra, o, kolejna mina w niego uderzyła. No, chce te ranne jednostki podobijać Soul i nie dziwię mu się. Jakieś Stalkery złapane, teraz kolejna zacna mina. Wygląda to jako tak, o tutaj jeszcze jedną minę też posiada Polak. Na 12. Kurczę, znowu jakieś zloty mu męczą to wydobycie. Obaj w sumie kuleją. Trochę ekonomicznie, trochę ta wielkość armii nie taka. Oho. O, Max Pax uznał, że może się przebić. Niestety chyba nie jest to dalekie od prawdy. Polak uznał, robimy kontratak, a to sam jest atakowany. No musi wrócić do siebie, musi się obronić. To jest praktycznie pewne. Słuszny EMP na Immortala, chociaż też można by teoretycznie trafić w Archona. Skanuje Polak. Wychodzi na mapę, ale nie powinien. Chociaż może base trade, może taka wymiana. Kto wie, no. Spróbujmy, ale... Wygląda to troszeczkę nieciekawie. SCV stanęły na rampie. Jest jeszcze trochę jednostek Soula. Na szczęście ta baza na górze w pełni pracuje. Oczywiście też odbywa się kontra... Oj, Terrana. Tylko no, wszystko stormowane, wszystko ogarnięte i to bardzo sensownie przez Max Paxa. No może nie wystarczyło mu jednostek, ale wystarczyło też osłabienie. Kurczę, no może jakby tutaj coś wyszło, wyleciało raczej z tego starporta Liberator, to dałoby się utrzymać rampę. I chyba dzięki temu by dało się wyjść do pozycji zwycięskiej. Opa, ile tracą. Co tutaj zostało Soulowi? Dwa Marudery, jeden Marin. Ważne, żeby już proby padały. Tutaj ten jeden Zelota. No jest do pokonania dla samych SCV, tylko musiałyby się one na nim skupić. Ewentualnie podejść jakimiś zwykłymi jednostkami. Tutaj też kolejny drop jest potrzebny. Gra jest bardzo bliska. I Max Pax, jak widzimy, uznał, że lepiej będzie wrócić do siebie. Ten jeden Zelota się wycofał. No teraz tę bazę wyłączyć. Tę bazę zaraz ponownie też uderzyć i może będziemy... No na prostej. Stracił jednego ze swoich orbitali Spirit. Zaraz tu może przeleci nad pierwszą bazą. Znowu ten jeden namolny Zelota powrócił i znowu ucieka, no bo widzi, że jest na niego kontra. Dużo min. Nawet dużo. O, mina się zakopała, super. EMP trafił Archony i jednego Immortala. Świetna eksplozja teraz. Jeszcze jedna. Nie. Tym razem się nie udało. Nie chcę na takie silne jednostki Spirit poświęcać swoich. Kolejnych ulepszeń póki co nie jest w stanie zrobić. Nareszcie taka reakcja, jakiej bym potrzebował, jakiej bym się spodziewał, czyli wycofanie z cefałek. Najgorsze jednak, że to w momencie, kiedy już jest no tak trochę nieciekawie. No za dużo Archonów ma Max Pax, nie dało się ich teraz szybko rozwalić, no bo nie ma tyle Ghostów, nie ma tyle MP. Ghosty raczej przychodzą tak pojedynczo.
No nie no, za dużo ma Protoss. Jestem nawet zdziwiony, że w takiej chaotycznej grze jest on w stanie wygrać z Terranem, kiedy wydawałoby się, że no wystarczy po prostu trochę dokładniej, trochę się lepiej bronić. Dobra, lecimy. Max Pax kontra Spirit, mapa Hardwire. Pierwsza była taka, no bym powiedział wymęczona, ale jednak wygrana przez Max Paxa. No trzeba lepszą defensywę, no to recepta jest prosta, trzeba jak zwykle lepiej zagrać, no ale najbardziej wydaje mi się, że kulała defensywa Soula w tej trzeciej bazie, bo to nie może być tak, że wbiega kilka zlotów i mu rozwala 20 SCV. Zwłaszcza po tym, jak on kapitalnie zaczął przecież tę mapę, no już szło tak świetnie, a jakoś się to rozleciało. A nie powinno. Kiedy są Mistrzostwa Świata? Na koniec lutego. Mniej więcej. Czy Red Cross jest sponsorem? Tak, ten turniej chyba też Czerwony Krzyż sponsoruje, czy coś. Coś tam, no jakieś... różne firmy. Generalnie lista jest tam wypisana, albo tutaj się też w sumie pokazują. Ja tam nawet tych wszystkich organizacji nie kojarzę nawet. Red Cross zobaczył balans i stwierdził, że trzeba turniej zrobić. Trzeba wesprzeć w potrzebie. Początkowa presja, jak widzimy, z Zelotą. No, chce się Max Pack zabrać za SCV. Na szczęście mu się to tak do końca nie udaje. Powracająca STV-ka kontynuuje budowę ekspansji, ale niestety teraz wkracza Adeptka. I w sumie to nie wiadomo, czy jej się nie uda. Ajajaj. Dobra, no nie daj sobie... O, już się bałem, że SCV padnie. Dobra, jest okej, jest okej. Jedna SCV za Zelotę, a Adeptkę jeszcze dwie probki. Myślę, że jest bardzo w porządku, bo dwie proby był w stanie wyłapać ten Reaper w międzyczasie obrony Polaka. Co to za playlista? To jest Stream Beats. To jak to się tylko nazywa ta playlista konkretna? Dobre pytanie. To jest chyba Midnight, czy Logic, czy chwila. A, to jest Sunset, czyli Wschód Słońca. Sunset, Stream Beats, Synthwave to jest gatunek. No, także playlista Sunset od Stream Beats. O! Zanosi się to chyba na jakiś 4-gate blink, chociaż na razie są 3, a nie 4 gatewaye. O, bardzo dobry granat, żeby... O nie! Jednak nie. Stalker w porę stanął w przejściu, Helion niestety niepoprawnie wjechał, ale i tak się udało jeszcze jakąś jedną probkę wyłapać, trzecią. Czyli nie było źle na pewno. Potrzebujemy jeszcze kilku ważnych zwycięstw w tym turnieju. Między innymi... No, Elazer musi wygrać z Hero Marinem. Soul z Max Paxem i potem Elazer pokonuje Klema, a Soul pewnie Serrala, no i mamy to. To by było piękne, ale bardzo ciężkie do zrobienia. No dobra, może skupmy się na tym Medivacu, bo teraz on ma największy potencjał do zrobienia dużych obrażeń. Ciekawe, czy Max Pax już wie o tym, że tutaj nadleci... A, nie, on nie wie. Dobrze, dobrze, dobrze. Bo gdyby wiedział, to by z Stalkerami nie szedł na kontrę, tylko prawdopodobnie siedział w bazie. Chociaż to też są różne pomysły na grę. Pierwszy Siege Tank już gotowy. Mamy 4 gatewaye. Czyli Max Pax faktycznie chce przyatakować. Ale teraz pierwszy desant, pierwsza mina. No i super, bo ona odpali tak tę probę, że jeszcze Stalkery trochę zbiorą obrażeń. Tutaj też problemy z wydobyciem ma Duńczyk. No i pięknie. Jeszcze zagarnął tę minę do Medivaca Polak. Ale uważajmy, uważajmy, bo tu jest sporo Stalkerów. Oho. Robi kolejne. No nie, no ten Siege Tank nie ma szans.
Raz mocno walnął w skupisko stalkerów, to jest zaleta. A może tym z naturala teraz trzeba będzie przyjechać. No niestety, dobre ruchy, dobre manewry wykonuje Max Pax. Forgate Blink wchodzi. Aż za dobrze wchodzi. No, w Steampaku nadzieja. Albo wejdzie, albo nie wejdzie. Dodatkowo zeloty są przyzywane. Z nimi może być też spory problem. No, Steampak musi go użyć. Oj, dobra, dobra, dobra. Sporo stalkerów jest do wyłapania, tylko niestety siła ognia jest jeszcze nie taka wystarczająca. No co dalej, panie Max Pax, będzie? O, ta mina powróciła, to jest arcyważne, że ona teraz wróciła i zniszczyła 5 probek. I zaraz znowu może ją zrzuci Polak. Kilka stalkerów, jak widzimy, też idzie na no, terańską stronę mapy. Niestety w naturalu SCV będą atakowane. Tam nie ma, nie ma już za bardzo obrony, chociaż w bunkrze kilka jednostek się znajdzie. Tutaj coś w ogóle jeszcze było. A nie, to jest ta maszyna, cleaning bot, okej. To mi się przewidziało. Natomiast znowu mocne strzały w stalkery, tylko że odwet na strzanku też miał miejsce. No, rozwalić te wojsko przydałoby się. Maruder jeszcze istnieje, jeszcze żyje. Muły, no muły nie mogą atakować rywala. Dobra, żyjemy. Jeszcze trochę obrażeń. Boże, świeżego muła nawet Spirit wyciągnął. On powinien zdecydowanie pracować. Ta mina, a tutaj jeszcze trochę też lata między bazami. Kolejnych 5 probek udało się zniszczyć. No ciężko jest. Ekonomicznie dalej ciężko. A, Sunset to zachód, a Sunrise to wschód. Taka sytuacja. A jest jeszcze Sunshine. No, żyjemy. Aj, no dobra, nie dało się, ale i tak sporo wow, aż 17, wycisnął z tego desantu dużo, tylko szkoda, że Max Pax jeszcze więcej ze swoich ataków. No ale koniec końców, Max Pax nie ma trzeciej bazy. No nie, no bez jaj. O mój Boże, nie idźmy w tę stronę. No przecież najgorzej, no. Łopanie. Ale to było pechowe i w ogóle przypadkowe, losowe. No co za Protoss wraca, jak chwilę temu się odbił. No Max Pax akurat wrócił. Akurat mu siadło idealnie. No jeszcze ma szarże na zelotach. No nie, no to jest jeden wielki pech. No, z Max Paxem się dziwnie gra. Jak widać, piekielnie agresywny zawodnik. No, trzeba wrzucić na luz, trzeba być takim Hero Marinem. Defensywnie, pasywnie, trzecia baza, ale bezpiecznie zagrana, czyli dopiero po trzech raksach w fabryce i starporcie coś tak czuję. A i tak w sumie nigdy nie wiadomo. No, szkoda. Bardziej dopracować trzeba ten początek. No, niestety, Spirit przegrywa na Max Paxa, 0-2. Czyli Max Pax, Seral, Klemme, Laser. Laser, kurczę, pokonał Hero Marina, ekstra Mikołaj. I chyba zdążymy? Tak, zdążymy na to starcie. Także będzie Laser. A, chyba ten. To będzie na Clean Feedzie, tak? No dobra, czyli będzie na patencie. Czy my mamy tu jeszcze jakieś inne mecze? Oczywiście będę pokazywać Lasera, ale... Mogę gdzieś jeszcze wskoczyć. Widzę, że mana na Harstema, ale już są w lobby. Znaczy w grze. Dobra, czekamy.